Lądowaliśmy w Bangkoku, w stolicy Tajlandii. O kurde, a to są i brzoskwini. Pycha. Pokaż. Tym oto sposobem dotarliśmy do Chinatown. Jest to Masak Punai, ale to jest sklep najróżniejszych, ale przede wszystkim chodzi tu o street food. Bangkok jest bardzo znany ze street foodów, przepysznych street foodów. Byliśmy ostatnio w knajpce, mam nadzieję, że to też jakoś nagramy, dogramy. Dwa razy. Tak, dwa razy. W ogóle zabawna historia z tą knajpką, bo stała tam kolejka i powiedziałem, dobra, stańmy, musi być dobra. Kamila, nie, dobra, chodźcie, przejdziemy. Przyszliśmy całą ulicę, gdzie były te wszystkie street foody rozstawione. Przecofnęliśmy tam i tak czekaliśmy w tej kolejce, ale było warto. Nawet nie ogarnęliśmy dopiero po tym, jak zjedliśmy, a zajadaliśmy się tym mega. Okazało się, że ta knajpka, która wcale nie była droga, zyskała dwa razy gwiazdy Michelin. Skupiłem się na menu, bo mają crispy pork, ale pani mi odradziła i się uparła trzy razy i powiedziałem, że chcę coś innego, ale ona powiedziała, żebyśmy wzięli, bo jest to nagrodzone dla niej, więc dobra, zobaczymy, wzięliśmy nudle, okaże się. Ja nie wiem, to jest mięso z innej galaktyki, ale tak serio. To nie jedzą skorpiony. Ja jestem skorpionem. Ratujmy skorpiony. Podstawą każdej dobrej, spokojnej niedzieli jest nawadnianie się. Alkohol odwadnia, ale znaleźliśmy perełkę. Whisky, owocowe wino, gazowana woda, 9%. A to musi być mocne. Highball. Jest też smaku yuzu. Taki sam skład. Protip jest taki, żeby kupować sobie napoje w 7-Eleven w Family Marcie, bo zaraz wam pokażemy takie urządzenie, które jest mega tanie i fajnie tak z tego jest. Korzystać. Możecie w tym markecie. Za pomocą kubeczka przechodzić, tak. Przechadzać się przez miasto. Z zimnym napojem zawsze w ręku. Z lodem. O, i tu jest to urządzenie. Widzicie, macie kubki z lodem. Sprzęt do lodu, można sobie kupić i to i później sobie przelać i sobie tak chodzić. Tym oto sposobem jestem Iceman, żeby nie wydać fortuny na graby i gojeki, a aplikacja później opiszemy je wszystkie. Żeby nie wydać fortuny, najlepiej jest skorzystać z komunikacji miejskiej, na przykład metro. Nie wiem, czy w Warszawie metrze coś takiego jest, nie pamiętam już tyle. Ale tutaj na przykład macie takie miejsca przeznaczone do czekania na pociąg. Jest kierunek wchodzenia i wychodzenia z metra. No ale fajnie to rozplanowałem. No. Tak jak w ogóle w autobusach, może pokażemy wam, jak będziemy nim jechać. Fajnie jechaliśmy zrobili, rano. Że nie ma czegoś takiego jak u nas w Polsce, że macie kanara i każdy na bombie czeka. Aż ktoś wejdzie i zrobi po prostu rozstrzelenie. Masakra. Tutaj jest tak, że pojedziesz do autobusu i od razu się albo pan, albo pani. I po prostu ile chcecie przejechać, za tyle płacicie. I to jest spoko, bo każdy płaci fair price. I jakby... No nie wiem, wydaje mi się, że to jest spoko rozwiązanie. Jesteśmy w metrze, bo nie często boty i gramy odrzucają, jak mają małe zlecenia, że tak to nazwę. Więc ogólnie każdemu polecamy tutaj korzystać z metra, autobusów. I tych łódeczek są też mega słabo i tanie w sumie. W metrze można się dostać naprawdę szybko, gdziekolwiek chcecie. Ale
wyobraźliście sobie tą małą dziewczynkę, która codziennie tutaj zapierdziela jak Chopin, dosłownie. Dla mnie szapowa, jak ogień. Walczą. Wszystko. Warzywka. Tutaj ser, wszystko. Kraby, mrożone jakieś ryby. Pośmiernice. Nawet połowę tych rzeczy to nie wiem, jak to się nazywa. Kalmary. Dla porównania, jak tak patrzycie na ceny, 100 to 12 zł. Ale nie wiemy jeszcze, jak się dokładnie. Więc ogólnie względem, wiecie, na Polski dalej ceny są bardzo niskie. Na co się skusiłeś? Mam wrażenie, że na pączki z czekoladą. Mam taką nadzieję, ale nie wiem. No ciężki jest ten pączek, jest malutki, ale jest ciężki. Czy to jest pączek w ogóle? Pokaż, jak wygląda. A. Co to jest? Nie wiem. Ciasto jest takie. A jest słodkie? Jest to takie pączkowe? Zajebiste do kawy, ale nie wiem, co to jest. 10 batów to... Złoty 20. Ale w środku jakby nie ma ani poduszeczki tlenu. Przez co jak to jest, ma taką konsystencję żelka trochę. Tak? Więc